Siemanko ziomeczki, z tej strony Kwarcisty. Dzisiaj będziemy grać Brawl Stars od zera. Znaczy no w sumie od pierwszej rangi do 20 rangi na pierwszej mocy. I tak, trochę mnie nie było. Mam tutaj Spike'a. I dobra, będziemy grać i będę opowiadać. Więc tak. Lecimy tutaj z Koksem. Ogólnie ostatnio była taka sytuacja, gdyż iż ponieważ Brawl Stars, znaczy w Brawl Stars na Androidzie nie było widać postaci, nie? Nie wiem czemu. No i ja wtedy grałem. I ogólnie nagrałem całą akcję, jak to wygląda. I to było dziwne. Oczywiście wstawię wam teraz, jak to wyglądało. Ale naprawdę to jest dziwne i wygraliśmy gierę. Więc tak, widzieliście już screeny i teraz wam pokażę filmik najpewniej, bo też nagrałem, bo ogólnie jak już grałem, to po tej grze, co nagrałem, naprawiali ten błąd, więc akurat zdążyłem. Więc niezły błąd, bo żadnej postaci nie było widać ani w sklepie, ani w tym. Ani tam, gdzie mamy postacie, ani tam, gdzie gramy. I nie było widać krzaków. W ogóle było śmiesznie, nie? Ojojoj, za bardzo przytryhardziłem, nieważne. Lecimy i zagraj ponownie i tak myślę, że jak na taką grę taki błąd wystąpił, to naprawdę musiał być. Oh, that's gotta hurt. I believe you got pwned. Let's go, go, go! Have some monkey! Flavor sauce! So many specimens to discover! Hashtag, I'm so gonna win everything. Oh, I can finally breathe. Zły przypadek. Ja tego tu zabiję. I filmik też widzieliście już pewnie. Ja tu lecę dalej giery. Ale ogólnie bardzo ciekawie, nie? Więc no. Dobra, lecimy tutaj gierę. Bo trzeba ją wygrać. Wracaj, wracaj, wracaj. Wracaj, El Primo.
primo. No nie no. Poszedł. Ale zaraz go tu złapiemy. I tak, no, dawaj, dawaj. O, misiek. Nie, 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 to jest mój kill. To jest mój kill. Dobra. Nita. Wychodź, wychodź. Ojej. Problemy, problemy. Niby lagi, ale to no nie ma. Więc wiecie. Kuźwa. Chodź tu, chodź tu. Bo chcę skończyć tą gierę. No. Więc udało się wygrać. A druga sprawa to to, że grałem z pewnym youtuberem. Błagiła, nie no, żartuję, ale grałem z youtuberem. Takim Brawl Starsowym, wiecie? I grałem z Torim. A Tori to dobra morda w Brawl Stars. Oj. Nowy zadymiasz mech, legendarna. Dawaj, dawaj. Ładnie. No widać, Spike stary, ale jary. I tak. O. Jak na razie dużo atakujemy. Patrz, też mam tą emotkę i co? Łatwo. Oj. 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 Oj, dobra, oj, oj, problemy. Nie idź za mną. Dobra. No Spike jest dobrą legendą, to trzeba przyznać. I raczej Meg, nowy zadymiarz, myślę, że nie jest aż taki dobry, żeby poprzebijać czy właśnie. Oj, oj, Lowa ma. No czemu ta Piper się na mnie wzięła? Ty tam masz Lowa Max, a ty mnie atakujesz. No co? No jak ona się wzięła na mnie, no? Tam jest Max, widzisz? Max. Dokładnie, Max. Masz. No, zużyła ulta łatwo. Zabiłem Max. Teraz Pipera. Chodź tu. No i mamy to. No i ślicznie. Ogólnie myślę, że Meg jest dobrą postacią, ale nie aż tak dobrą. Wobec mecha jest średniowo. Wypróbujmy Sejon. Wypróbujmy samek. Jest szybka w miarę, ale Crow jest szybszy i tak. Ogólnie ten mech na pierwszym poziomie nie jest tak nie tak dużo bije, ale dobra. Ten jej ult jest naprawdę mocny. Nie powiem, że nie, ale hey, wait for me. Tak to Meg jest średnia. Raczej bym wolał taką Amberkę trafić niż Meg, no ale no, a potem się kończy i nic nie mamy, umieramy od razu, bo mamy mało życia. No nie wiem, mi tak Niby fajna postać, ale nie do końca, wiecie o co chodzi. Ja bym jej nie dał na legendę. Tak po prostu. Może na mityka, ale nie na legendę. No ale to na tyle w tym odcinku raczej.
To na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Byłem Gwarcisty i to był drugi odcinek. Od pierwszej rangi do 20 rangi. Pierwsza moc. To tyle, jeśli chcecie więcej, zostaw lajka, subika, wszystko co się da. To tyle. Żegnam.